Sebastian Górny, witam. Gościmy w biurze pana Władysława Komornickiego, senatora Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie senatorze, zacznijmy od piątki Morawieckiego, tak zwanej piątki Morawieckiego. Pan premier zapowiedział, co jego rząd zamierza wprowadzić w najbliższym czasie. To między innymi wyprawka szkolna, czyli 300 zł na każde dziecko, niższy ZUS, obniżony CIT dla małych firm, tak zwana dostępność plus, czyli przystosowanie infrastruktury dla jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, no i fundusz 5 miliardów na drogi lokalne i, jak ktoś powiedział, szachmat opozycja. Nie, tam szachmat, wie pan, to taki wizerunkowy PR oprócz tych 300 zł, o których będę mówił za chwilę. Te rzeczy, które zaproponował pan premier, to żadne wielkie wydarzenie i znowu nie aż takie wielkie ulgi dla tych przedsiębiorców, którzy najwięcej wnoszą do Skarbu Państwa. To jest po pierwsze. Po drugie, powiedzmy sobie szczerze, te 300 plus akurat Władysław Komarnicki popiera, dlatego że te pieniążki, które będą przeznaczone, mam nadzieję, dla dzieci, zawsze będę bił brawo. Natomiast nie podoba mi się sam sposób, bo to jest nic innego, tylko jest to rzucone na rynek po to, żeby przed wyborami samorządowymi PiS wygrał kolejne wybory. I tu nie będę dyskutował, panie, bo to jest dla mnie uzasadnie. Można sobie na wiele rzeczy pozwolić, niech pan pamięta, zawsze musimy, jak rozmawiamy, zawsze musimy mieć tu z tyłu głowy, że szczególnie reżyserem są polscy przedsiębiorcy tego budżetu i partia i władza, która jest, tylko jest dystrybutorem tych pieniędzy, którzy wypracowali przedsiębiorcy. I drugie, powinno kołatać nam z tyłu, bardzo mocno powinniśmy śledzić, jest świetna koniunktura i nie musimy się w dwójkę przekonywać, że stać jest nie dlatego, że ktoś nie kradnie, bo ta retoryka już nie pasuje, bo oni też biorą, tylko dzisiaj trzeba powiedzieć wprost, te 300 zł bije brawo, jak pan widzi, potrafię rzetelnie powiedzieć szczerze, tylko że jest źle, bo gdyby nie dbano o to, że to są kiełbasa przedwyborcza, to wie pan, co powinno się zrobić? Powinno się zrobić tak, te 300 zł powinny dać się tym dzieciom, które najbardziej potrzebują, a to jesteśmy zawsze sprawdzić. Natomiast nie można znowu, tak jak 500 zł plus daje się wszystkim, a zapomina się o tych, którzy potrzebują i o tych, którzy dzisiaj biednych dzieciach, tych ułomnych dzieciach, którzy są dzisiaj w Sejmie kolejny dzień i władza obecna nie daje tych pieniędzy tylko dlatego, że to nie jest elektorat, który będzie na nich głosował. Jak to nie daje, panie senatorze? Przecież wszyscy słyszeliśmy, że będzie specjalna danina, opodatkuje się najbogatszych i z tego będą pieniądze dla opiekunów osób niepełnosprawnych. I tu wyszło szydło z worka. Nawet dobrze pasuje. Szydło z worka. Dlatego, że tylko ludzie okrutni albo bezmyślna władza zabiera jednym i daje drugim. To jest zły pomysł, prostacki pomysł, napuszczanie kolejny jedny na drugich. Ale tak jest zawsze. Zawsze bogaci płacą większe podatki i z tego są różne cele tak zwane społeczne. Okej. Proszę pana, musi pan wiedzieć o jednej rzeczy. To tylko mądre państwo dba o tych, którzy najwięcej wnoszą do tego państwa. A idioci, wie pan, próbują zabierać i potem się po czasie reflektują, bo przyjdzie taki czas. To jest głupi pomysł. Po co zabierać tym, którzy tworzą? Pan Kurski dostał 1,2 miliarda na telewizję publiczną, zamiast zarabiać, bo już nikt nie chce dawać na reklamę, dlatego że widzi, że z tej telewizji, proszę pana, leje się, jakby to powiedzieć, same kłamstwa, to nawet nie dają ludzie na reklamy, bo się wstydzą. No to co się robi? No bierze się 1,2 miliarda z kasy i się wpłaca. A to zamiast wpłacać na tą telewizję, która bzdury opowiada, można byłoby te 1,2 miliarda dać tym biednym, nieszczęśliwym dzieciom i ich opiekunom.
tak państwo, które nie gra, tak państwo powinno postępować, a... Panie senatorze, ktoś mógłby powiedzieć, Donald Tusk także rozmawiał z tymi osobami, bo one już wtedy w Sejmie protestowały i wtedy się nie znalazły także pieniądze, więc... Panie redaktorze, tylko ja mam do pana gorąco prośbę. Pan jest wszechstronnie wykształconym człowiekiem i doświadczonym człowiekiem. Pan musi wiedzieć, nie daj Boże, żeby przyszedł kryzys, bo kiedy się władza sprawdza? W ten czas, kiedy jest kryzys. Dzisiaj można powiedzieć, że w ten czas, kiedy Tusk notabene w ramach posiadanych możliwości dał dostatecznie dużo, co podkreślają ci, którzy tam strajkują. A gdzie są ci hipokryci z panem Kaczyńskim? Jakby dał dużo, to by teraz też nie protestowali. Okej, ale gdzie są... Nie. Pan zapominał o jednej rzeczy. Oni 600 milionów w 2015 roku, z 15 na 16, 600 milionów, to jest do udowodnienia i zobaczenia, 600 milionów było przeznaczone dla tej grupy społecznej, tych nieszczęśliwych dzieci i ich opiekunów. Tylko, szanowny panie redaktorze, gdzie są ci, a media prywatne pokazują, bo wie pan, reżimowe tego media, telewizja publiczna nie pokazuje. Gdzie są ci, panie redaktorze, którzy biegali z panem Kaczyńskim na czele i całowali te nieszczęśliwe matki w rączki i mówili, my jak dojdziemy do władzy, to zaraz damy. Przygotowują ustawę, tylko chcą ją przygotować dobrze. No panie redaktorze, ja czuję pańską ironię i lubię inteligentnych ludzi i ich ironię. Panie redaktorze, no siedzi przed panem człowiek, który niejedną noc siedział w Senacie i uchwalaliśmy na kolanie ustawy buble, które potrafili oni przygotować. I dla nich... Wie pan, no i odrobili lekcję, teraz nie chcą bubli przygotować. Nie, wie pan, to jest całkiem co innego, proszę pana, panie redaktorze. Ja chcę panu powiedzieć, że oni ściemniają, bo dawno leżą różnego rodzaju projekty od lat, które nie trzeba przygotowywać, nie trzeba konsultować. Kłamią tych biednych ludzi, dlatego, że wystarczy sięgnąć każda z partii od Kukiz 15, począwszy, skończywszy na Platformie, każda z partii ma tam leżący projekt, który został już wiele razy przemaglowany, tylko nie chce się sięgnąć, bo jest strach. Rozdaliśmy pieniążki bezmyślnie, a teraz mówimy, o Boże, przecież myśmy naopowiadali głupoty, my mamy pieniądze. Nagle się boją, że im tych pieniędzy może zabraknąć. A jakby nie daj Boże, czego nie życzę państwu i sobie, gruchnął tak na przykład 2019 kryzys, to trzeba się będzie z tego wszystkiego wycofywać. A w ten czas zobaczy pan, co z tych słupków, którzy oni tylko patrzą codziennie rano, jak te słupki idą w górę, co się stanie. Mówi to panu człowiek. Ostatnio mówi to panu człowiek. Spadać. Panie redaktorze, mówi to panu człowiek, który nic nie chciał nigdy z partii i nic nie chce nadal z żadnej partii. Mówi to człowiek rzetelny, który obserwuje życie codzienne. Ja widzę tą hipokryzję i nie mogę na to patrzeć. Panie senatorze, ale trochę pan uciekł od tej piątki Morawieckiego. Oświadczam panu, 300 jest... Obniżenie CIT-u i niższy ZUS. To dobre rozwiązanie? Czy proszę pana, ożywi gospodarkę? Ale nie ożywi na tyle, żeby to był jakiś taki news ekonomiczny, który pozwoliłby rozkwit tej gospodarki. Przecież obaj wiemy, że to chodzi, to jest nic innego, tylko to jest takie kiełbaska wyborcza. Natomiast... No faktem jest, że CIT-em to się niewielu tych małych przedsiębiorstw rozlicza. Nie musi pan... Udowodniono. No i to też nie są jakieś ogromne kwoty. Tak mówi się, że to budżet może kosztować około 500 000 000, tak? 400 tysięcy dokładnie wyliczyli to ekonomiści. Proszę pana, w ubiegłym tygodniu w Pulsie Biznesu była szczegółowa analiza i dlatego uważam, że to jest bardziej retoryka niż merytoryka. Natomiast 300 plus, brawo, ale znowu zła dystrybucja, bo te 300 plus jest pod wyborców, a nie pod potrzebujących. Bo gdyby była pod potrzebujących, to te 300 plus powinny otrzymać do szkoły, bo to jest jednorazowa wyprawka. Przed pierwszym dzwonkiem. Tak, powinni otrzymać ci, którzy bardziej potrzebują, a być może pozostałe te pieniądze trzeba by przeznaczyć tym biednym, którzy tam koczują ludzi w Sejmie i taki wstyd trochę jest światowy i europejski. No dobrze, zmieniamy trochę tematykę. Porozmawiamy tym razem o Platformie Obywatelskiej, to tej gorzowskiej, bo... Panie senatorze, prawybory w Gorzowskiej Platformie Obywatelskiej na kandydata na wyścigu o fotel prezydenta Gorzowa. Skąd pomysł na te prawybory? Przecież i tak wiadomo, kto ma być kandydatem Platformy.
No, tu się może pan zdziwić. Wszystkie wróble w Gorzowie ćwierkają. Tak, tu może się pan zdziwić. Głęboko wierzę to, co mówi lider Platformy, pan profesor Sługocki. Zadecydują w tajnym głosowaniu członkowie Platformy po dwóch debatach, które będą miały miejsce. Jestem głęboko przekonany, że wygra ten, który jest najlepszy, bo to są na razie kandydaci na kandydata. Mnie się akurat, wie pan co, podobają te prawybory, dlatego że nie jest to namaszczenie przez naczelnika danej partii, tylko muszą się zmagać z wieloma pytaniami, które będą otrzymywać lub już otrzymali. Żałowałem, że nie mogłem być, bo w tym czasie mieliśmy posiedzenie Senatu, ale to mi się podoba, dlatego że dzięki wam, mediom, będziemy wiedzieli, o czym myśli ewentualnie przyszły kandydat na kandydata i mam nadzieję, że każdy z tych, przynajmniej gdybym ja był tak kandydatem, to używałbym takiej retoryki merytorycznej i usiadłbym sobie, przygotowałbym program, z którego by wynikało, że mnie społeczeństwo może za 4 lata rozliczyć. Tylko, że panie senatorze, kandydat musi przekonać właśnie społeczeństwo, a nie swoich kolegów partyjnych. Ale to właśnie chcę powiedzieć, że... Na razie to jest przekonywanie swoich kolegów partyjnych. I tu ma pan rację, ale dla mnie już jest ważne, że będzie puszczony sygnał i każdy z kandydatów powie, jak sobie wyobraża, jeżeli zostanie wybrane przez społeczeństwo. A potem, jak zostanie z tych kandydatów jeden kandydat, który zostanie wybrany przez członków danej partii, która się przysłuchuje tym debatom, w ten czas ten kandydat będzie musiał wyjść do społeczeństwa i powiedzieć, szanowni państwo, mam zaufanie, ale to jest mało, moich kolegów partyjnych czy prawda, funkcyjnych. Ja dzisiaj jestem waszym kandydatem. W momencie, kiedy przedstawię wam ten program, za 4 lata mnie rozliczcie i z tym programem powinny przechodzić od, jak ja to mówię, od klatki schodowej do klatki schodowej i przekonywać ludzi, że on ma ten program najlepszy. W Gorzowie mówią, że trzecie miejsce to będzie sukces kandydata z Platformy Obywatelskiej w wyborach. To bardzo mnie pan zmartwił. Jeżeli tak jest, to nie ukrywam, że się bardzo martwię, bo jeżeli tak by było, no to byłaby to według mnie. Historia też pokazuje, że w Platformie... No ale historii zostawmy, panie redaktorze. Jest wybór. Nie ma lekko, można powiedzieć. No tak, jest wybór, wie pan, jest wybór. Jest 3 kandydatów na kandydatów. No i teraz wie pan co? Sztuka polega na tym, że wbrew pozorom ludzie już zaczynają analizować, bo się kilka razy nacięli na cwaniaków, którzy wylądowali w ratuszu i potem mówią, no a teraz ja mam rację, nie zawsze słucha się tych ludzi, którzy go wybrali. Więc każdy dzisiaj będzie poddany bardzo surowej opinii. Jeżeli by było tak, nie daj Boże, jak pan mówi, panie redaktorze, no to będzie się wstydził ten kandydat, który zostanie wybrany, że przegrałby i zająłby wprawdzie 3 miejsce, to jest podium, ale to żadna satysfakcja. A jak ogólnie pan uważa, jakie są szanse, mówię nie tylko jeżeli chodzi o kwestie wyborów prezydenckich, ale bo powiedzmy Rada, jeżeli chodzi o Radę Miasta, to Platforma tutaj zawsze miała dosyć dobry wynik. Liczy pan na podobny? Liczę nawet na lepszy wynik, dlatego że myślę, że dzisiejsi radni Platformy pokazali, że znają to miasto, czują to miasto i walczą o to miasto. I ja głęboko jestem przekonany, że ta konotacja generalnie, jeżeli chodzi o partię, ona jest niemała w stosunku do takiego paskudnego PR-u, który robi obecna władza Platformy i tak społeczeństwo nieźle utrzymuje ten procent i głęboko wierzę, że ja nie mówię, że będą sami radni z Platformy, ale według mnie co najmniej taki poziom, jak był dotychczas, powinien być utrzymany. Dobrze. Panie senatorze, z tego co ja pamiętam, pan nie był zawodowym senatorem. Nie wiem, czy coś się zmieniło od tego czasu? Wszystkie biznesy wyciszyłem i jestem zawodowym senatorem. Zawodowym, czyli pobiera pan pensję? Tak. Teraz może być niższa pensja, tak? Czy to tylko będzie obowiązywało posłów? Ja panu... Nie, posłów i senatorów. Posłów i senatorów. Tak, na 100%. Wie pan, mnie wielokrotnie dziennikarze pytali, ja wielokrotnie odpowiadam tak, jak chce pan to i skomentuję panu podobnie. Ja jestem absolutnie za tym, że wszyscy senatorowie i posłowie mówią, że to jest służba narodowi.
Jesteśmy zgodni? Oczywiście. Służba narodowi. Czyli wolontariat. Wolontariat. I powiem coś więcej. Wszyscy posłowie, senatorowie mówią, że robią to z potrzeby serca i dla narodu. Zgadza się pan ze mną? To jeżeli tak, to ja jestem za tym, żeby każdy poseł i każdy senator nie pobierał żadnych poborów. No bo jeżeli... To z czego będziecie się państwo utrzymywać? Proszę? To z czego będziecie się państwo utrzymywać? No może trafią właśnie do senatu ludzie, którzy potrafili zarobić na siebie, pokazali swoje możliwości, a często trafia się idiota, który nosił teczkę swojemu liderowi, on go za to pogłaskał i często tam ląduje, nie wiedząc nawet, po co tam trafił. No dobrze, panie senatorze, ale z drugiej strony za dobrą pracę powinna być dobra płaca. Tak. I też, bo mówimy oczywiście o słowach Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że do polityki nie idzie się po to, żeby się dorobić. I to jest oczywiście na kanwie tych nagród, premii, jak zwał, tak zwał, które otrzymali ministrowie. A, to ta empatia, wie pan, to oszukali naród pięknie, opowiadali, jak to brali pieniądze ci z Platformy, wyszli śmiesznie i strasznie. A to widzi pan, to właśnie tacy przyszli do władzy. Oni czekali kilkanaście lat w opozycji i teraz dopiero skoczyli na kasę. Ale, to, no dobrze, ale wie pan, to się będzie działo coraz bardziej. Ale właśnie, teraz. Żeby, jak tak część komentatorów mówi, żeby uniknąć w przyszłości takich właśnie rzeczy, że tutaj jakieś dziwne nagrody się pojawiają, że politycy powinni po prostu zarabiać więcej. To powinno być transparentne. Nie powinniśmy jakby uciekać od tego tematu, bo każda partia polityczna boi się tego, jak diabeł święconej wody, bo gdy tylko to się pojawia, to słupki zaczynają spadać. I ja panu powiem wprost. Potem trzeba oddawać do Caritasu. A to też nie mieli prawa zadecydować pan Kaczyński. Nie ma takiego prawa. Bo w jakim trybie on proponuje? Sami ministrowie się podobno na to zgodzili. No tak, ale to sami wyszli z taką ale inicjatywą. Mogli tym biednym dzieciom dać, co są właśnie w Sejmie, te może pieniądze, a nie do Caritasu. Przekaże. Ja jestem, wie pan, ja jestem za tym, że albo nie bierzemy nic i idą ludzie, którzy się sprawdzili w życiu i zarobili pieniądze na siebie i swoje rodziny i traktują tą politykę jako misję, albo robimy tak, jak w niektórych krajach cywilizowanych. Są to godne zarobki, które mobilizują i zmuszają ludzi do pracy nad sobą, żeby pełniąc honor bycia posła czy senatora, działali w sposób jasny, transparentny i nieskazitelny. Więc jest albo, albo. Nie można, wie pan, być częściowo w ciąży. Tak? Jeszcze raz panu mówię. Jeżeli dzisiaj mówi pan Kaczyński, który, wie pan, i słusznie te biedne matki z tymi dziećmi, które tam w Sejmie chcą tylko rozmawiać z Kaczyńskim, bo przecież one same się zorientowały, że to on podejmuje decyzję, żaden tam prezydent ani premier. Więc jeżeli pan Kaczyński mówi, że misja, ja jestem za, nie bierzmy nic, niech zwracają tylko koszty, wie pan, delegacji. Inaczej mówiąc, przyjazdu miejscowość X, do Warszawy. No, tylko potem, panie senatorze, nie tylko wicepremierowi Gowinowi będzie brakowało do pierwszego. No, ale czemu? No, wie pan, cały rząd będzie nie dojadał. No, co, jak... W Stanach Zjednoczonych, proszę pana, żaden człowiek, który sobą nic nie reprezentuje, nie ma najmniejszej szansy być w żadnej strukturze państwa typu... Ale to z drugiej strony polityka tylko dla bogatych? Gdzie demokracja, panie senatorze? Nie, no, a tam uważa pan, ja myślę, że w Stanach Zjednoczonych jest większa demokracja jak w Polsce. Niech mi pan zaufa. A szczególnie teraz. Więc albo, jeszcze raz mówię, albo dajemy godne pobory, które zadowalają tych, którzy reprezentują swoich wyborców, którzy ich wybrali i mają tą kasę na poziomie europejskim, albo jest tak, jak panu mówię, nie bierzemy nic, bo mówimy misja i wolontariat. Zobaczymy, jak będzie, ale wybór należy do misję i wolontariat, to nie wierzę. Panie senatorze. Nie wierzy pan. No jakoś nie bardzo. No bo do dnia dzisiejszego nie oddali wszyscy pieniędzy, wie pan, ci ministrowie, co wzięli. Nie, nie słyszałem, żeby jeszcze ktokolwiek, no ale... Część już tych, którzy najbardziej się boją, już oddali. Aż tak bardzo nie siedziłem. Część oddała. Dobrze, panie senatorze, to na koniec jeszcze sobie porozmawiajmy o Stali Gorzów, no bo już sezon niby dopiero rozpoczął się, ale tak naprawdę to jest tak, wbrew pozorom, to jest tak krótki sezon, że to już jest właśnie pełnia sezonu. Tak. Trzy mecze, no
Stal Gorzów mocno porozbijana i to w sensie dosłownym. Trzech zawodników z podstawowego składu kontuzjowanych. No i we Wrocławiu już było widać, że tak, to się nie daleko Stal nie zajedzie. Za pierwszy mecz z Toruniem w skali 1 do 5 mówię 5. Za mecz w Lesznie w skali 1 do 5 mówię 5. Już bez Waculika to był mecz. Tak. A we Wrocławiu w skali 1 do 5 mówię 3 z minusem. Dlatego, że Wrocław nie szalał tam na tym torze. Milik zrobił parę punktów tylko. Jeden zawodnik pojechał na swoim poziomie. To jest nasz ukochany Bartek Zmarzlik. No reszta, mówiąc szczerze, nie na tym poziomie. Kasprzak 7 punktów, to jest za mało. Liczyłem na więcej Woźniaka, jeżeli chodzi o przecież ten tor. On znał, to chyba i tak był jego najlepszy mecz. No dobrze, ale tam jeździł, tak? Absolutnie nie spodziewałem się, że trochę Sundström pojedzie lepiej, bo zdaje się zdobył chyba 2 punkty. No i wie pan, miałem prawo oczekiwać od takiego starego wyjadacza, jakim jest Walasek, te 5-6 punktów też myślałem, że będzie. A zatem tak po cichu, powiem panu szczerze, liczyłem na 40-41 punktów. I dlatego tak oceniłem. Natomiast ten sport jest bardzo kontuzjogenny. No właśnie, bo to kibice od razu rozpoczęli dywagację, czy klub dobrze zrobił, że na przykład, bo mamy więcej juniorów, tak? Stal Gorzów słynie z dobrej pracy z młodymi zawodnikami, no ale oni poszli na wypożyczenie. Ljunga dosyć łatwo, można powiedzieć, Stal zgodziła się, żeby no jednak odszedł, tak? Nie chciał być zawodnikiem oczekującym. No i kibice się zastanawiają, czy to były dobre ruchy, czy nie za wcześnie, czy właśnie klub nie powinien myśleć o tym, że to jest urazogenny sport i trzeba tutaj mieć trochę większe rezerwy. Być może zabrakło, wie pan, trochę wyobraźni i być może trochę sprytu, dlatego że jeżeli była taka sytuacja, że tak naprawdę to z prawdziwego zdarzenia juniorem jest Karczmarz, z Czerniaskim było różnie, potrafił też i robić zera, jak pan pamięta. No i to i po kontuzji. I można, tak, i można było, i będąc po kontuzji, można było jednego juniora na wszelki wypadek, ale to jest tylko dzisiaj gdybanie, wie pan, bo też chciałoby się, żeby ci juniorzy się rozwijali w tej pierwszej lidze czy drugiej lidze, po to, żeby się objeździli, że oto być może w przyszłym roku w ten czas już mądrzejsi po szkodzie zatrzymamy dwóch juniorów, którzy będą, jakby to powiedzieć, na równym poziomie i w ten czas będą zdobywać punkty. Być może tak zrobimy. Ale ja panu powiem wprost. Ja już od dawna nie funkcjonuję w klubie. Jestem prezesem honorowym. Jak mi się o coś radzą, to im radzę. Nie radzili się, podejmowali decyzję. I dobrze, że podjęli tą decyzję. Natomiast nie wiem, czy pan pamięta, panie redaktorze, ale jak byłem prezesem, to trzykrotnie żeśmy szli na mistrza i trzykrotnie, proszę pana, kontuzje zabrały nam złote medale. Jak pan pamięta, był taki rok, gdzie Bartek już zaczął po kilkanaście punktów zdobywać jako junior. Byśmy byli mistrzem bez problemu. Wjechał taki zawodnik, którego do końca życia nie zapomnę, Kudryaszow. Złamał nogę, proszę pana, Bartkowi poszedł złoty medal koło nosa. Holta był w sztosie. Golob robił komplety punktów. W Sztokholmie wpadli w dwójkę w Grand Prix na siebie. Holta rękę, Golob nogę. No i żeśmy trzeci raz szli na mistrza, Petersen złamał rękę czy nogę, już nawet nie pamiętam. Więc i tak muszę powiedzieć, że mojemu następcy przez te ostatnie 5 czy 6 lat, jak ja już nie jestem w klubie, miał nieźle, miał dużą dozę szczęścia, że go kontuzje omijały. Dzisiaj no niestety skumulowało się, jest tak, a nie inaczej. Głęboko wierzę, nie wolno nam przegrać w niedzielę. No właśnie, panie senatorze, u siebie Starnowe. Bardzo, bardzo ważny mecz się okazuje. Nie tak? Wolno nam przegrać, bo jeżeli przegramy ten mecz z Tarnowem u siebie teraz w niedzielę, to znaczy się, że będziemy się bili w tej dolnej piąte miejsce albo szóste. W dolnej części tabeli. Natomiast jeżeli wygramy mecz ten z Tarnowem, to ciągle jeszcze mamy szansę na play-offy, bo za chwilę wróci Czerniaski, potem wróci Waculik i na końcu wróci Karczmarz i wrócą dobre czasy dla Stali.
Oby tak było, szczególnie życzą sobie tego kibice z Stali Gorzów. Jak będzie w niedzielę, no, przekonamy się już wkrótce, bo to przecież już niedaleko. Głęboko wierzę, że w niedzielę wygramy z Tarnowem, aczkolwiek trzeba być cały czas czujny, dlatego Tarnów pokazał, że nie jest przypadkiem, że oni są dzisiaj na trzecim miejscu w tabeli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościliśmy u pana Władysława Komarnickiego, senatora Rzeczpospolitej. Dziękuję panu za zaproszenie, a państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.